Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku serwera Anarchy SMP. Dzisiaj będziemy dawać do szóstów czatu i ich po prostu wyjaśnić, bo jak sami wiecie, większość ludzi pisze kto chce itemy, kto chce darmowe serca, a tak naprawdę oszukują i chcą na was zabrać te serca, więc no, takim ludziom nie wierzcie. I jeszcze przed samym odcinkiem, 5 ostatnich subskrybentów wyświetla się właśnie na ekranie. Jeżeli chciałbyś się znaleźć na takim ekranie, no to zostaw suba na kanale, bo lecimy po 3000 subskrypcji, a no już niewiele brakuje, a chciałbym wbić to do końca roku, może się uda. I jeszcze zostaw lajka przed samym odcinkiem i napisz jakiś fajny komentarz na dole ekranu, a ja przypnę ci serce. No i mówiłem na poprzednim odcinku, że łatwo jest zarabiać kasę kopiąc diamenty, ale też łatwo można zarabiać robiąc właśnie te questy. Na przykład robisz questy za różne i tutaj musisz po prostu wykonywać kroki. 1000 na przykład bloków musisz przejść i to są naprawdę łatwe pieniądze, ale też na przykład w questach niemożliwe. No i tutaj też masz questy, żeby zrobić na przykład 32 diamentowe czapki. Co to też jest sporo kasy. Wydaje mi się, że takie coś jest no bardzo łatwe do zrobienia. Dzisiaj, znaczy jak wy to już oglądacie, to pewnie już wystartował, ale dzisiaj startuje tryb nowy na kingmc.pl, na który was serdecznie zapraszam, Anarchy SMP Easy. Można tam robić działki i takie inne. Jest to po prostu łatwiejsza anarchia, tutaj jest ta główna, no i jeszcze jest one block i niebawem startuje mega drop, także po prostu was zapraszam na kingmc.pl. Jeszcze przed samym odcinkiem chciałem was zaprosić na mojego Discorda, widzowie zakrętki. Będzie tam konkurs na 30 zł PSF kart na 300 osób. Brakuje tam chyba 10 osób, więc jak uda się wbić, no to automatycznie pojawi się taki odcinek. No jeżeli chcielibyście wygrać 30 zł PSF kart, no to was tam serdecznie zapraszam. Nagrywam to teraz, bo zapomniałem to powiedzieć w wstępie. No i ja już nie przedłużam i po prostu zapraszam was do odcinka, który wyszedł naprawdę mega. Siemano! Jak to nagrywam, jest godzina 10 i jest 187 graczy o godzinie 10 rano. Jest też weekend w sumie, ale no tak dużo graczy o takiej godzinie, no nieźle. Jesteśmy bez cheatu, więc może być trochę ciężej zabijać, no ale mam nadzieję, że uda się dzisiaj zabić dużo ludzi. Mamy też sporo serc, więc raczej nie padniemy, no zobaczymy. Dobra, także spróbujemy się tepnąć do pierwszej osoby, mam nadzieję, że mnie tepnie. TPA Mateo, Mateo YouTube, mam nadzieję, że mnie zaakceptuje. Pisał kto chce item TPA. Mamy sporo siłek i speedów, w sumie siłek mam mało, o jest, tepną mnie na wysokość, no ale dobrze, mam elytrę. Bardzo ładny jest ten texture pack. Nie, nie, mam nadzieję, że uda mi się go hitnąć, mam nadzieję, że to się nie zloga. No i kurde, chyba poszedł na spawn. No, niestety, pierwszy teleport nieudany. No cóż. Dobra, tepałem właśnie do drugiej osoby. Mam nadzieję, że Moroton, taki manik właśnie, może mnie zaakceptuje. No zobaczymy. Dobra, tepnęliśmy do drugiej osoby. Kurde, znowu tepnęli na wysokość. Ale są, aj, znowu zlogali. Kurde. No, ciężko będzie dzisiaj zabić, ale gość napisał kto chce itemy, no i właśnie tak oszukał, nie? Tak właśnie oszukał. No trochę słabo. No mam nadzieję, że uda się kogoś zabić. I jeszcze przed następnym teleportem dobrałem sobie potki, żeby mieć więcej siłek i speedów, bo przy ostatnim teleporcie no brakowało mi właśnie takiej siłki. Już jak mi się skończyła, tam siłka, to byłaby lipa, ale no, dobrałem też perełki, ogólnie sobie dobrałem tutaj kwipunek, tepnąłem się na moją bazę. Dobra, spróbujemy do kogoś tepnąć. Mam nadzieję, że ktoś mnie zaakceptuje. Moroton podłoga, zobaczymy, no, jak mnie tepnie, to będzie dobrze. Payden Nitro, no, napisał kto klepa tepa, ja chcę klepy, więc mam nadzieję, że mnie tepnie. O, i zaakceptował mnie, zaakceptował mnie z dwoma kolegami. O, masz 600 serc w ogóle, ale tutaj jego kolega ma 36, dobra, rzucam stręża sobie. Zakładam klatę i biorę szybko sobie jeszcze enderperły. Kurde, ten cooldown na perły, szkoda jest, że jest. O jest, gdzie jest ta perła w ogóle? Dobra, zloga, na 100% zloga? Albo nie? A, dobry, teraz mi rzuciła ta perła, więc to nieźle. No i jego kolega chyba gdzieś ucieka, nie, dobra, jest tutaj. Chyba zaraz zloga, Tomek 1-2-3, no właśnie, zlogał. Został nam Payden Nitro, znowu gość, który ma naprawdę dużo serc, więc to będzie go naprawdę giga ciężko zabić. Ja nie wiem, czy lepiej nie ogarnąć sobie jakieś tarcze czy coś, bo zauważyłem, że większość właśnie takich raczej gra z tarczą, więc może ja też bym sobie ogarnął.
Ale on, nie wiem, bije się czy co on robi. Szkoda, że jego kolega właśnie zlogał, bo miał naprawdę dużo serc. Ale chłop jest chyba na siłce. Też jest na siłce, więc no nieźle. Dobra, ale chyba znowu jest deszcz, bo się nie podpalam, nie wiem czemu. No będzie go naprawdę ciężko zabić. Jeszcze, o, bani upadł, więc będzie dostał większe hity. Nie ma chyba zapasowej bani, zakłada elytrę, będziemy go gonić oczywiście. Zakłada elytrę, nie może rzucić fajerwerek, dobra, rzucił tam perłę. Czy on tutaj jest? Jest tutaj, dobra. Dobrze, że mu padła ta bania, ma 400 serc. Oj, dobra, oj, i rzucił gdzieś perę, no. Nie no, chyba trzeba pobrać cheaty do następnego odcinka. Ewidentnie trzeba pobrać, bo jest dosyć, jest nawet bardzo ciężko zabijać jakichkolwiek graczy bez tych cheatów, bo rzucam jedną perę i ja już nie wiem gdzie oni są, więc po prostu w następnym odcinku pobiorę te cheaty i będzie już, mam nadzieję, że łatwiej. Dobra, a my się widzimy już w następnym teleporcie. Dobra, typamy do następnej osoby. Bartuś 2895, mam nadzieję, że mnie zaakceptuje i nie zloga od razu, bo kurde, no chciałem się z kimś pobić, otepnął mnie, no i spadł na dół, ale tutaj jest jego kolega, którego udało mi się hitnąć, więc bardzo dobrze. O kurde, rzuciłem perły, ale dobra, on chyba dostał hita, spadłem na dół niestety. Dobra, no polecimy do niego, mam nadzieję, że tam jeszcze jest i nie zlogał, jeszcze 11 sekund, oj, chyba padł w ogóle, więc no nieźle. Dobra, a może to jest gdzieś jego kolega, o, jest chyba na dole, dobra, widzę go i zlogał niestety, no cóż. Dobra, typamy do kolejnej osoby, gość ma nick Janek to Cox, mam nadzieję, że mnie zaakceptuje i zaakceptował, na razie go nie będę bił, mam nadzieję, że mnie uderzy. Czemu? Dobra, uderzyłem go. Pierwsza osoba, Janek to Cox. Bez seta, bez niczego. No, chciał szukać, ale udało się zabić pierwszą osobę po naprawdę długim czasie, więc w sumie fajnie. Czekaj, czy tutaj znowu przyjdzie. No, poczekamy chwilę na niego. Jak przyjdzie, to kolejny raz go zabiję. No, chociaż nie wiem w sumie, czy przyjdzie, ale poczekamy chwilę. Mam nadzieję, że uda mi się go kolejny raz zabić. Dobra, on tu chyba nie przyjdzie, także po prostu tepniemy do następnej osoby w tym odcinku. Jank Oskarlix napisał, żeby się do niego tepnąć i jeszcze pin setka napisał. Dobra, Jank Oskarlix, on ma elytrę, 24 serca. No zobaczymy, mam nadzieję, że uda mi się go zabić, chociaż ucieka elytrą, więc no gonimy go. Nie mam też cheatu, więc może być go ciężej namierzyć coś. Dobra, ucieka, nie dostał hita, mam nadzieję, że nie zloga. O kurde, ale dobrze ucieka, strasznie, jeszcze rzuciłem perłę niepotrzebnie, więc ta perła raczej, dobra, nie cyknęła mnie w ogóle perła. Oj, chyba właśnie, no nie uda mi się go trafić. Na tej wersji strasznie jakoś szybko, nie wiem, mysz się rusza, strasznie, naprawdę strasznie szybko. Maciek Król, tepnie do niego z rangą SVIP. No zobaczymy, mam nadzieję, że tepnie mnie. Kurde, o, tepnął mnie, gość ma 600 serc ma, no nieźle, dużo giga serc, nawet więcej ode mnie, jest na siłce, może być ciężko, mam 3 koksy, więc no. A dobra, on tu ma strasznie taką bazę, straszną, w której może łatwo strasznie wyjść. Będziemy wchodzić pod celownik, żeby nie udało mi się tego rozwalić, ale ja mam pewien pomysł, który może być po prostu łatwy. A, nie da się... Serio? Dobra, myślałem, że... no może być dosyć ciężko teraz stąd wyjść. Chłop mnie jeszcze bije na siłce, ma w ogóle jakiś chyba większy, nie wiem... Cały czas bije mi na siłce. Może być ciężko, jeszcze nie mam klaty, o tym zapomniałem. I się dziwię, dlaczego dostaję takie hity, ale strasznie, kurde, mocny hit dostaję od niego. Będzie mi wchodzić po celownik. O, dobra, udało mi się go zamurować. Żeby tutaj było gdzieś wyjście, dobra, jest wyjście z tego. O, dobra, wyszliśmy na równy teren. Jaką w ogóle bazę sobie zrobił? Maciek Król, jaką bazę, naprawdę dobrą bazę sobie zrobił. Szkoda, że w sumie na takich kordach, bo jakby zrobił to pod ziemią, to może byłoby mi ciężej uciec, ale chłop gra na tarczę, więc no... Może być ciężko szczerze z zabiciem z nim, zwłaszcza, że on ma 500 serduszek. Oj, rzucił perłę, rzucam za nim. On ma zwłaszcza, że 500 serduszek, ale dobra perła. Ma 500 serduszek, ja mam już 400, a ta perła go nie rzuciła w ogóle, dziwne. Mam nadzieję, że nie uda mi się od niego paść.
Będzie straszna lipa, ale dostaje naprawdę mocne hity. On jakiś inny chyba miecz ma ode mnie. Naprawdę daje mi konkretne hity. No, jakby się go udało zabić, to było spoko, ale idzie pod ziemię. Nie wiem, czy ryzykować i iść za nim, bo musi to skończyć moją porażką. I chyba nie będę do niego szedł, bo nie chcę zginąć. A chciałem się z nim pobić na równym terenie, więc no chyba nie będę po prostu do niego szedł. Dobra, nie będę do niego schodził, no chyba, że stąd wyjdzie. Chyba rzuca perłę, albo chce rzucić perłę. Rzucił perłę, więc no, o taką klepę właśnie mi chodziło. Dobra, on ma 600 duszek, ja nie wiem, cały czas mu się to regeneruje. Chyba mu siłka padła, ale chyba muszę skakać i rzucić sobie teraz siłkę. Dobrze, jestem na koksie, mam fajerkę, chociaż tutaj chyba deszcz pada, bo nie dostaję ogólnie ognia, albo netherite'owe itemy się nie podpalają, już sam nie wiem, szczerze mówiąc, ale 500 duszek ma. No ciężko będzie go strasznie zabić, naprawdę będzie go ciężko zabić, ale jak na rangę S VIP i ogólnie, to ziomek musi tutaj sporo grać, bo naprawdę ma dużo serduszek i ekwipunek przyzwoity. I możecie, widzowie, napisać w komentarzu, jakie cheaty pobrać, bo od dłuższego czasu zastanawiam się właśnie, jakie cheaty pobrać, bo chciałem w końcu pograć jak na cheatach w sumie, więc możecie napisać, jak najlepiej pobrać. Jezu, mi zaraz set padnie, więc to nieciekawie. Nawet mnie ten, nawet nie ma 400 serc. Dobra, nie wiem, chyba będzie trzeba stąd uciec, bo jak padnie set, no to będzie nieciekawie. 90 użyć jeszcze na bani. Nie no, much szybciej chyba set nie padnie. Dobra, po prostu uciekniemy od niego, bo naprawdę gość jest dobry w sumie. Uciekniemy od niego i po prostu widzimy się w następnym teleporcie. Okazał się zbyt mocny, no nie udało się go zabić, ale też oszuka, bo za kto chce itemy, nie? O Jezu, goni mnie cały czas, czyli będzie ciężej mu uciec jednak. Mam nadzieję, że no jednak się uda. Dobrze, mam te fajerwerki właśnie. Raczej już mu uciekłem, także po prostu widzowie, widzimy się w następnym teleporcie. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę i suba na kanale i widzimy się w następnych odcinkach. Siema!